System Windows Vista ma cztery główne obszary ułatwiające dostęp i interakcje z programami, plikami i folderami. Menu Start, Pasek Zadań, Pulpit oraz Pasek Boczny systemu Windows. Zobaczmy, jak można z nich korzystać. Przycisk Start to najlepsze miejsce, aby rozpocząć. Kliknięcie go otwiera menu Start, które daje dostęp do programów, plików i folderów. W tym obszarze wyświetlane są często używane programy. Możesz otworzyć dowolny program, klikając go. Ten obszar daje dostęp do często używanych folderów, ustawień i funkcji. W tym miejscu znajdują się ostatnio otwierane pliki. Tutaj możesz wyłączyć lub zablokować komputer. Aby zobaczyć pełną listę programów zainstalowanych na komputerze, kliknij przycisk Wszystkie programy. Aby odnaleźć programy i pliki, wpisz wyszukiwany termin Tutaj. Znajdźmy program WordPad. Jest to prosty edytor tekstów. Wynik wyszukiwania pojawia się nad polem wyszukiwania. Aby otworzyć wyszukany element, kliknij go. Oto w jaki sposób program jest wyświetlany na pulpicie. Jest to tak zwane okno. Możesz uruchomić kilka programów jednocześnie, a każdy z nich będzie wyświetlany we własnym oknie. Otwórzmy inny program. Zauważ, że każdemu programowi odpowiada przycisk na pasku zadań. Klikając te przyciski, można przełączać się między poszczególnymi programami. Aby program zajmował cały ekran, kliknij ten przycisk w celu zmaksymalizowania okna. Aby przywrócić okno do normalnego rozmiaru, kliknij przycisk ponownie program podczas pracy nad czymś innym, kliknij ten przycisk w celu zminimalizowania okna. Program znika z pulpitu, ale nadal działa. Zauważ, że na pasku zadań wciąż znajduje się jego przycisk. Aby wyświetlić program ponownie, kliknij jego przycisk na pasku zadań. Gdy zakończysz pracę z programem, kliknij przycisk Zamknij w jego oknie. Zauważ, że program znika zarówno z pulpitu, jak i z paska zadań. Pasek boczny systemu Windows to obszar zawierający małe programy nazywane gadżetami. Dają one łatwy dostęp do informacji i narzędzi. Kilka gadżetów pojawia się domyślnie na pasku bocznym. Możesz zmienić ustawienia dowolnego gadżetu, wskazując go i klikając ten przycisk. Zmienimy wygląd zegara. Możesz również dodać do paska bocznego nowe gadżety. Aby zobaczyć gadżety zainstalowane na komputerze, kliknij tutaj. Następnie dwukrotnie kliknij gadżet, który chcesz dodać, w ten sposób. Jeżeli chcesz, możesz przeciągnąć gadżet na pulpit i używać go tam. Teraz już wiesz, jak posługiwać się menu start, pulpitem, paskiem narzędzi oraz paskiem bocznym.